Mam już oczy całkowite. Błędów jest sporo. W sumie 34. Ale na początek zajmę się tymi z silnika. Co tu jest? Jakie usterki mamy w silniku? Mieszanka za uboga. Kolejna. Stwierdzenie wypadnięcia zapłonu. Świetnie. Przerwa w uwodzie prądowym sterowania. Grubo. Sprawność poniżej minimum. Katalizator rząd pierwszy. System aktywny lub próba manipulacji. Urządzenie alarmowe. Immobilizer. To jest jeden z powodów, dla którego ten samochód można na przykład gasnąć albo nie odpalać. Oprócz tego pojawiły się również błędy w komunikacji na magistrali KAN. Pełen komplet. No, to jest gruby temat, ale zanim zaczniemy w ogóle diagnozować ten samochód, muszę zrobić porządek z tym, co jest pod maską. A tam to wygląda tak, jakby ten samochód miał trafić właśnie na szrot. Albo jakby należał do właściciela hurtowni Trytytek. One są tu dosłownie wszędzie. Można odnieść wrażenie, że Ford się tylko na nich trzyma. I po kolei tu trzeba chyba ciąć. Nie dojdziemy do ładu, jak będziemy tak szukać. Nie, ona w ogóle to jest jakaś masakra tutaj, co się dzieje z tą wiązką. Trytytek nawalone wszędzie. Jest błąd z cewki, zobacz. Jest błąd z cewki drugiej. Dlaczego jest błąd? Bo nie ma zapinki. Kosteczka połamana. Ta tak samo, zobacz. Pierwsza tak samo. A ta jest sprawna. W jednej tylko jest kostka, a tutaj jest zrobiona trytka, jaka piękna. Tak. To jest dzieło sztuki. Nie dość, że przód jest połatany, to jeszcze tu jest ładna trytka dookoła, która trzyma kostkę, żeby nie wypadła. No to jest wątpliwe połączenie. Ale działa. Tak. Do czasu. Ktoś pospinał na trytytki wszystko, co zniszczył przy wypinaniu kostek. Postanowił nawet fabryczne opaski zaciskowe zastąpić plastikowymi jednorazówkami. Rura na dolocie lata luźno, a układ na pewno łapie lewe powietrze. Tragedia. Co robisz, gdy zrywa się gwint w plastiku? Wkręcasz obok wkręt do karton-gipsu. Takich prowizorek jest tu masa. Strach cokolwiek odkręcać, by nie odkryć kolejnych rozwiązań rodem z budowlanki. Instalację trzeba całą obrać. Swoje 3 grosze dołożył też gazownik, który wpinał się w wiązki. Po wyrzuceniu tej chaotycznie nałożonej izolacji przejrzałem całą wiązkę. I tutaj dziwna sprawa, bo większość przewodów jest fabryczna i nieuszkodzona. Muszę tak naprawdę dokupić kostki do cewek i kostkę do przepustnicy, bo jest nowa przepustnica, a kostka po prostu lata sobie luźno. Całość oczywiście zaizolować i wtedy mogę dopiero skasować błędy, pojechać na próbę.